dobrze, to od razu przejdę do rzeczy, mianowicie chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie na temat Rosji oczywiście oraz jej imperialnych planów, zarówno na temat tego, co się dzieje oczywiście dzisiaj na wschodzie, jak i na temat tego, jak to było kiedyś. I na samym początku chciałbym spytać, bo obserwujemy oczywiście różne działania armii rosyjskiej, dochodzą nas wieści o kolejnych zbrodniach wojennych i takie pierwsze pytanie, z czego te zbrodnie wynikają? No bo kiedyś byśmy powiedzieli, że wynikają one z ideologii komunistycznej, prawda? Natomiast no dzisiaj Rosja państwem komunistycznym w sensu stricte oczywiście nie jest. Jest być może państwem postkomunistycznym. Różne są interpretacje tego, czym putinizm jest i jak go kwalifikować na mapie idei politycznych. Nie będziemy w to teraz wchodzili. Natomiast tak czy owak, z czego bierze się to, że siły rosyjskie cały czas postępują w taki, a nie inny sposób? Myślę, że jest to przyzwolenie wyższych dowódców na takie szczególnie brutalne postępowanie z ludnością cywilną, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie ta ludność aktywnie wyrażała swoje niezadowolenie, tak, z wchodzenia tej armii, w której działała obrona terytorialna. I te pododdziały, które tam działały, no, zaczęły postępować w sposób rutynowy, znany powiedzmy i nam z historii, ale też i z wojny czeczeńskiej. No po prostu brali zakładników, przesłuchiwali, żeby dotrzeć do osób, które były zaangażowane po stronie ukraińskiej. No i te osoby likwidowano. Tak, znaczy likwidowano też dlatego, żeby zrobić miejsce dla nowych lokalnych elit kolaboracyjnych, które przejmą władzę, żeby zastraszyć społeczeństwo, zmusić do ucieczki tych, którzy stali na pozycjach proukraińskich. No, był to element działań, powiedzmy, które właśnie miały ułatwić przyszłe zarządzanie terenami okupowanymi. No dobrze, ale proszę powiedzieć taką rzecz. Są takie tutaj opinie na temat niektórych oddziałów walczących po stronie rosyjskiej, że one na przykład miałyby mieć jakieś związki na przykład ze środowiskami nazistowskimi. Tutaj na przykład tak się mówi na temat grupy Wagnera i w ogóle mówi się o tym, że Rosja jest państwem faszystowskim. To jest teraz dość popularna narracja w dyskursie na temat wojny na Ukrainie. Natomiast z drugiej strony widzimy, że Rosja ideowo odwołuje się jednak do zupełnie innych tradycji, tak? Cały czas oczywiście kultywuje 9 maja, który w tym roku zresztą, jak wiemy, wypadł bardzo, bardzo blado. Odwołuje się do najróżniejszych tradycji sowieckich. Czym tak naprawdę jest dzisiejsza armia rosyjska? Czy bliższe jej są tradycje sowieckie, czy tradycje carskie? Co jest bliskie też tym, w cudzysłowie oczywiście, ochotnikom walczącym na wschodzie, no bo mamy przecież na przykład, pamiętamy panią Ludmiłę bodajże z Komunistycznej Młodzieży Polskiej, no która raczej faszystką zdecydowanie nie była.
Kim są ci ludzie generalnie i jak tak naprawdę oceniać dzisiejszą Rosję? Czym ona jest? Ja myślę, że to jest taki miszmasz ideologiczny, znaczy dzisiejsza ideologia ruskiego miru właściwie ma ofertę dla wszystkich. Tak? Wszystkich, którzy lubią silną władzę, którzy uznają przemoc jako narzędzie realizowania celów politycznych. No, powiedzmy sobie szczerze, że ideologia stalinowska czy hitleryzm no, nie różniły się tak bardzo od siebie, prawda? No, operacja Polska to było ludobójstwo dokonane kierując się argumentem powiedzmy jakiegoś zagrożenia ze strony narodu polskiego. Takie ludobójstwa były wykonywane również w stosunku do innych narodów Związku Sowieckiego. No, komunizm trwał dłużej niż nazizm. System nazistowski właściwie rozleciał się we wczesnej fazie rozwoju, tak? Znaczy bolszewizm, komunizm sowiecki no, trwał ładnych kilkadziesiąt lat, w związku z tym przechodził różne fazy. No, ale powiedzmy brutalność tej wczesnej fazy bolszewizmu dorównywała brutalności nazistów. I stąd myślę też jest taka fascynacja w Rosji właśnie tą ideologią nazistowską, która w jakiś sposób się komponuje w no, te wielkoruskie marzenia, w budowy Imperium Rosyjskiego, w którym właśnie to ten naród rosyjski ma mieć wiodącą rolę. No i to jest właściwie zbliżone do tych koncepcji niemieckich. No, pamiętamy, że tworzyli wielonarodowe Waffen-SS. No i powiedzmy te narody, które właśnie, z których pochodzili ci żołnierze Waffen, no właśnie liczyli też na takie wielonarodowe imperium pod przewodnictwem Niemiec. No i tu mamy dość podobne oczekiwania. Stąd wielu szowinistów rosyjskich odwołuje się do ideologii nazistowskiej, używa symboliki nazistowskiej. No, to ma przydać im właśnie taki, znaczy przede wszystkim straszyć wrogów, dawać im powiedzmy taki asumpt siły, determinacji. No i dlatego wielu powiedzmy no jakichś takich psychopatów, którzy trafiają do tych najemniczych armii Wagnera czy powiedzmy innych grup, no właśnie często są udekorowani różnymi tam tatuażami o symbolice nazistowskiej. Panie redaktorze, kolejne pytanie odnośnie postaci, o której
co jakiś czas jest w Polsce bardzo głośno. Zawsze w tym kontekście wykorzystuje się zwłaszcza pewien już bardzo stary wywiad z Frondy, jeszcze z lat 90. Myślę tutaj oczywiście o Aleksandrze Duginie, o którym dzisiaj znowu mówi się bardzo dużo. Dugin oczywiście jeden z twórców współczesnego narodowego bolszewizmu, razem oczywiście z nieżyjącym już Limonowem, a także główny, można powiedzieć, ideolog eurazjatyzmu. Kilka dni temu nawet w wirtualnej Polsce czy w Super Expressie Przemysław Witkowski, znany tutaj oczywiście niektórym politolog i naczelny polski tutaj badacz ugrupowań, jak on to nazywa, radykalnych, opowiadał o tym, jak to Aleksander Dugin tutaj swoją ideą eurazjatyzmu zaraził Władimira Putina i jak to Władimir Putin teraz pod wpływem Dugina zaatakował Ukrainę. I moje takie pytanie, czy faktycznie możemy powiedzieć, że eurazjatyzm, czy też nawet narodowy bolszewizm są, czy jest to ideologia dzisiejszej Rosji, oraz czy w ogóle ten wpływ Aleksandra Dugina na władze rosyjskie jest aż tak duży, jak niektórzy twierdzą, czy raczej jest to pewna przesada? Znaczy, wydaje mi się, że Dugin po prostu odpowiedział na pewne zapotrzebowanie społeczne, zapotrzebowanie klasy politycznej i wyartykułował to, co tak naprawdę było w głowach tej klasy politycznej. Znaczy, najpierw była chęć restytucji imperium, czy to w granicach Związku Sowieckiego, a może nawet, bo my tego nie wiemy, co tam w głowach jest tych polityków rosyjskich, czy może imperium rozumianego szerzej jako odbudowy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. No i ideologia Dugina jest jakąś taką próbą syntezy tych poglądów, które gdzieś tam, prawda, w wypowiedziach już od dawna można było słyszeć, w powiedziach rosyjskiej klasy politycznej. Zawsze podbój jest lepiej czymś uzasadnić, niż podbijać bez uzasadnienia. W związku z tym tacy intelektualiści na usługach władzy są potrzebni. Raz się masakruje, powiedzmy, Czeczenów, i wtedy się to uzasadnia walką o integralność państwa rosyjskiego. Innym razem, powiedzmy, atakuje się Gruzję w obronie słusznych praw do samostanowienia narodu osetyńskiego czy abchaskiego. Dobrze za każdym razem mieć jakieś uzasadnienie dla swojego społeczeństwa, dla społeczeństw zachodnich, ale też nawet przekonywać społeczeństwa państwa ofiary, tak, że przecież to jest, że w sumie nie można tej Rosji winić, tak, że to jest wina klasy politycznej państwa ofiary, że ta Rosja nie chcąc to musiała jednak, prawda, wprowadzić te swoje wojska. To jest element wojny psychologicznej.
No i właśnie tacy ideologowie są potrzebni. No jest to jakiś element, jakieś narzędzie, które się stosuje. Natomiast ja bym tu raczej widział jakąś pomocniczość w stosunku do władzy, natomiast nie wpływ na władzę, chociaż może być rzeczywiście jakaś interakcja, że oni wyciągają jakieś co lepsze kąski, co lepsze pomysły z tych narracji Dugina czy innych, bo przecież tam jest całe grono takich geopolityków, euroazjatyckich entuzjastów. Panie redaktorze, oczywiście wojna to przede wszystkim działania militarne, ale nie tylko. To też różnego rodzaju działania polityczne. I Rosja oczywiście na przestrzeni dziejów wykorzystywała różnego typu mechanizmy, jak pseudorządy, tak? Tutaj czy to pamiętamy oczywiście rząd z Białego Stoku, czy oczywiście pamiętamy to, co się działo na przykład w państwach bałtyckich, pamiętamy różnego rodzaju pseudoreferenda. No zresztą aktualnie Rosja też się referendami oczywiście posługuje, no wystarczy sobie przypomnieć aneksję Krymu. Co już się powtórzyło z tych politycznych mechanizmów, które Rosja przy takich okazjach wykorzystuje i co może się powtórzyć w najbliższej przyszłości? No, Rosja przed każdym podbojem rzeczywiście próbuje sobie przygotować jakieś propagandowe uzasadnienie. Lubi taki pseudolegalizm, no przecież jak atakowali Rzeczpospolitą, no to wymagali, żeby polski Sejm każdorazowo każdy zabór, tak, w głosowaniu legalizował, tak. No jest coś w tym demonicznego, no ale rzeczywiście Rosja dość sprawnie właśnie tym instrumentem propagandowym operuje. No dlaczego? Dlatego, że stara się tą ofiarę wyizolować, tak? Znaleźć sobie jakichś wspólników. No żeby ją wyizolować, no to trzeba ją przedstawić w jak najgorszym świetle. No pamiętamy niechlubną rolę Voltaire'a w szkalowaniu Rzeczpospolitej, właśnie Voltaire pełnił taką rolę. No i oczywiście podmiana elit, znajdowanie sobie wspólników, czy powiedzmy tak obrazowo można ich nazwać strażników w tym obozie. No to, że oni robili tą podmianę elit, to jest taki mechanizm doskonalony jeszcze od czasów Iwana Groźnego. No przypomnijmy sobie zajmowanie Nowogrodu Wielkiego. No to właśnie represja, mordowanie właśnie tych przedstawicieli no, światłej części społeczeństwa i na ich miejsce wynajdowanie no, właśnie takich usłużnych kolaborantów, którzy będą współdziałać w niszczeniu tego etosu narodowego czy społecznego.
podbijanej społeczności. I to było doskonalone na przestrzeni lat. Wynajdowano właśnie takie osoby. No, nawet, prawda, jak już był okres ostatniego rozbioru, no to przecież przedstawiciele Targowicy, no byli, znaczy ci, powiedzmy, przywódcy Targowicy, no byli na pensji carycy Katarzyny i się nawet z tym nie kryli. No, Sowieci dalej kontynuowali tą tradycję carskie. No i tak rzeczywiście, kiedy bolszewicy szli na Warszawę, mieli przygotowany cały rząd Czerwonej Polski. No przecież to samo zrobili, zajmując ziemie polskie w 1945 roku. No, to było tym łatwiejsze, że właściwie już te elity polskie były wyniszczone okupacją niemiecką. No więc wystarczyło tylko dokończyć to, co zaczęli Niemcy. No i potem rękami tych lokalnych kolaborantów sprawnie zarządzali tym PRL-em. Nawet przecież stworzono w sumie bardzo silną Armię Ludowego Wojska Polskiego, która no, była rezerwuarem mięsa armatniego dla Kremla. Przecież ci żołnierze byliby wysłani walczyć właściwie nie w swoich interesach, tylko w interesach Kremla, gdzieś na północ Europy. No i tam by ginęli właśnie realizując interesy Kremla, nie polskie. No i to taką politykę uprawiano. No i teraz Rosja dalej kontynuuje, tak, tą swoją imperialną misję, a narzędzia stosuje znane ze swojej historii. No i dlatego podbój Ukrainy mnie bardzo niepokoi, dlatego że właśnie aktywa ukraińskie kontrolowane przez Kreml mogłyby być wykorzystane przeciwko Polsce i Polakom w przyszłości. Nie wiem, czy za rok, 5 lat, 10 czy za 20, ale patrząc, jak to wyglądało w historii stosunków polsko-rosyjskich, stwierdzam na granicy pewności, że jeżeli tylko będą mieli taką możliwość i okazję, to będą chcieli podporządkować sobie w ten czy w inny sposób również i nasz kraj. Panie redaktorze, a proszę powiedzieć mi taką rzecz. Proszę zauważyć, że bardzo skuteczna jest na Zachodzie propaganda rosyjska podczas różnego tego rodzaju konfliktów. Aktualnie jest to oczywiście propaganda antyukraińska, no przedstawiająca na przykład Ukrainę jako państwo będące marionetką Stanów Zjednoczonych, czy będąca państwem rzekomo nazistowskim. Ale oczywiście tego typu propaganda była też skuteczna właśnie w 1920 roku, kiedy to adresowana do środowisk zachodnich, lewicowych, sprawiała, że wiele państw zachodnioeuropejskich Polsce bynajmniej nie chciało pomagać, bo pamiętamy, że pewne nastroje, na przykład pacyfistyczne, były bardzo
podgrzewane, tak i tłumaczono tutaj zachodnim społeczeństwom, że po wielkiej wojnie nie ma co iść na kolejną wojnę w obronie Polski. Jak to się dzieje, że Rosja jest tak skuteczna w tych działaniach propagandowych na Zachodzie? Jakie narzędzia są wykorzystywane, że zachodnia opinia publiczna tak pozytywnie do Rosji się odnosi, co nawet widać niestety na części zachodnioeuropejskiej czy również amerykańskiej prawicy, tak? Przecież nawet w Stanach Zjednoczonych co bardziej prawicowe skrzydła republikanów uważają, że wcale nie należy pomagać Ukrainie, tylko że raczej polityka Bidena jest błędna i raczej należałoby pozwolić Rosji Ukrainę spacyfikować. Z czego to się bierze? No właśnie te narzędzia propagandowe, no one były doskonalone nie rok, nie dwa, tylko setki lat. I one są umiejętnie dobierane pod kątem audytorium, do którego się dociera. I trochę inna jest ta propaganda w Stanach Zjednoczonych, inna we Francji, inna w Niemczech, ale też przecież mamy intensywne działania na terenie Polski. Także po co tutaj pomagać tej Ukrainie? Właśnie za tą pomoc Polska może zostać ukarana, a poza tym się, że Rosja nie artykułuje żadnych roszczeń w stosunku do Polski, no to przecież to nie jest nasza wojna, bo Rosja nie nas atakuje, prawda? No i przy okazji jeszcze się stara w jakiś sposób wizerunek Ukrainy w oczach polskiego społeczeństwa popsuć, że jest to kraj skorumpowany. Przecież takie określenie upadlina się używa, prawda, że Ukraińcy nie potrafią się rządzić, no więc właściwie po co im ten kraj? No, zresztą, że nigdy nie mieli własnego państwa. W związku z tym, no, trudno się dziwić Rosji, że chce tą Ukrainę zająć, tak? No, albo się mówi tak, że przecież Rosja nie chce całej Ukrainy zająć, jakąś część, to po co ten Żeleński się upiera, no, powinien oddać to, co tam Rosja chce, bo przecież to jest jej potrzebne. Z kolei w kierunku Niemiec, no to z kolei się mruga, prawda, że my tutaj możemy dobre interesy robić, no to po co je psuć, to przecież olbrzymi koszt dla was, jakieś tam angażowanie się po stronie jakiegoś małego, upadłego państewka. Poza tym my tutaj mamy szatana dwa, który jeżeli tutaj wasi politycy będą się nam przeciwstawiać, to my tutaj po prostu wasze wspaniałe miasta zamienimy w radioaktywną pustynię. No i również w podobny sposób jest ta narracja kierowana do Francji, w krajach Europy Południowej, no to się właśnie próbuje uwypuklić ten aspekt ekonomiczny, no i też oczywiście to, że przecież Rosja nie ma jakichś globalnych, powiedzmy, ciągot zaborczych, no po prostu chce odebrać to, co kiedyś do niej należało. No czyli taka narracja, jaką Hitler w latach 30. kierował do
do polityków zachodnich i ona była często przyjmowana ze zrozumieniem i w związku z tym próbowano utrzymać pokój w Europie no, ceną jakichś ziem czeskich, tak, oddano Austrię, no, to właśnie aneksja Auschwitz Austrii bardzo przypominał zajęcie Krymu, tak? No, a zajęcie Sudetów, no to właśnie z kolei początek zajmowania Donbasu. No, a teraz co się dzieje? No to można powiedzieć, to przypomina kampanię wrześniową z tą różnicą, że Beckowi, co by o nim nie mówić, udało się jednak wciągnąć do wojny Wielką Brytanię i Francję, bo było takie ryzyko, że po prostu Francja i Wielka Brytania będą stać z boku, zignorują te gwarancje, które dali Polsce i podpiszą kolejne jakieś porozumienie z Trzecią Rzeszą. Tak? Mogło tak się zdarzyć, no ale się nie zdarzyło, no, na szczęście dla nas. No i doprowadziło to do wybuchu II wojny światowej. No, gdyby nie Stalin, tak, który wsparł wtedy Hitlera, no to myślę, że my wcześniej czy później odzyskalibyśmy niepodległość. Hitler by przegrał to starcie z Zachodem. No pewnie bez pomocy Hitlera on miałby problem z wygraniem kampanii 1940 roku. Przecież Zachód nie chciał przegrać, tak, tej rozgrywki z Hitlerem. No nie chciał oddać Paryża, no ale no niestety okazało się, że tak i na poziomie strategicznym, taktycznym, no, nie mogli sobie poradzić. No więc mamy rzeczywiście tą wojnę, która jest prowadzona na różnych poziomach. No, ta wojna informacyjna jest bardzo ważna dla Rosji. Ona w początkowym etapie ją przegrała. Dlatego, że jednak sympatie opinii publicznej w wielu krajach były po stronie Ukrainy, czyli ofiary, a nie Rosji. I była silna presja na rządy, żeby jednak tej Ukrainie pomogły. Tak? I mimo, że wielu polityków było uwikłanych w różne interesy z Rosją, no to powiedzmy, chcąc utrzymać się przy władzy, no musieli przynajmniej jakoś się uwiarygodnić jako mężowie stanu, no, którzy tej ofiarze agresji będą pomagać, tak? No i stąd myślę, że właśnie nawet postawa tego kanclerza Schulza, który pewnie początkowo wolałby, żeby właśnie no, ta Rosja szybko załatwiła sprawę na Ukrainie, no i wrócić do biznesu. Wiemy, że socjaldemokraci byli no, głęboko zinfiltrowani przez Rosjan. Przecież Schröder, to można powiedzieć, to był kolektywny Schröder. Przecież to, że on był pracował dla Gazpromu, no to myślę, że to była taka łapówka dla całej klasy, tak, politycznej.
No i jednak ci socjaldemokraci no jakąś tam pomoc tej Ukrainie zaczęli dawać, no czy to w postaci finansowej, no czy tam w końcu jakaś część z tych deklaracji, jeśli chodzi o wysyłkę sprzętu, była zrealizowana. Tak, więc tutaj rzeczywiście dla Rosji jest bardzo ważne, żeby tą Ukrainę wyizolować, bo jeżeli pomoc do Ukrainy będzie docierać, jeszcze ta pomoc będzie się zwiększać, to rzeczywiście będzie to znacząco tworzyć koszt dla armii rosyjskiej. Te postępy na froncie no, będą niewielkie i może rosnąć zniecierpliwienie nawet wśród tych, którzy do tej pory popierali politykę rządu Władimira Putina, nawet ze strony takich nacjonalistów jak były pracownik FSB Girkin, tak, który krytycznie komentuje działania swojego rządu. No i być może, że tam zacznie powstawać jakaś opozycja i jakaś walka wewnętrzna, no co sprawi, że sprawy zagraniczne przestaną być na jakiś czas ważne. No na to liczymy, tak, że ta wojna zainicjuje jakieś wewnętrzne procesy w Rosji. I to się już zdarzało, prawda? Po przegranej praktycznie wojnie z Japonią, no, były protesty społeczne w całej Rosji. Rewolucja 1905 roku, no a po przegranych bitwach z Niemcami, no mieliśmy najpierw rewolucję lutową, a później październikową. Więc te smuty jednak się Rosji zdarzają. Poza tym przegrana w wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi, z kolektywnym Zachodem pod przywództwem Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, no w ogóle spowodowała kolaps i rozpad Związku Sowieckiego. No zobaczymy, co będzie. No ja z oczywistych względów kibicuję Ukrainie, no i staram się, jak mogę, wspierać naszego sąsiada. Panie redaktorze, ostatnie, albo nie, jedna rzecz jeszcze mi przyszła taka istotna do głowy. Jakby pan redaktor skomentował pewne odwrócenie dziejów, mianowicie jak pamiętamy w 1920 roku Węgrzy bardzo wspierali Polskę, wysyłając jej broń, co było torpedowane przez Czechosłowację. Aktualnie, jak wiemy, to Węgry raczej są ostatnim państwem, które można oskarżyć o sympatyzowanie z Ukrainą. Natomiast zachowanie Czechów jest zupełnie odwrotne. Jakby pan redaktor to skomentował? No, przypomnijmy sobie, że Węgrzy zaznali, co prawda przez krótki czas, dyktatury bolszewików, tak? Było przecież to powstanie Belikuna, zresztą, który bardzo niesławnie się zasłużył w pacyfikowaniu Krymu.
po rozbiciu armii generała Wrangla i organizował masowe represje, zabójstwa przeciwników reżimu bolszewickiego. No i na Węgrzech przecież doszło również do wielu morderstw na elitach węgierskich, więc oni się przestraszyli i działali we własnym, dobrze pojętym interesie. No Polacy, ale też właśnie armie sojusznicze, czyli Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Białorusini, walcząc z bolszewikami, no bronili tym samym i Węgier, bo gdyby załamała się obrona polska, bolszewicy by tutaj zajęli tereny polskie, no to pewnie te oddziały Belikuna bardzo chętnie by ponowiły działania na odcinku węgierskim. No i wtedy już Węgrzy by sobie nie poradzili, jeżeli Belikun miałby wsparcie potężnej armii bolszewików. Natomiast Czechosłowacja w tym czasie no rządzona przez osoby, które no były znane w ruchu słowianofilskim, miały powiązania z Rosją, no im się wydawało, że będą się mogli dogadać również i z bolszewikami i że bolszewicy nie stanowią dla nich zagrożenia. Zresztą to takie przekonanie i właściwie no, taki mit no, pokutował w międzywojniu. Czechosłowacja robiła jakieś tam sojusze ze Związkiem Sowieckim. No, skończyło się to tak, że sojusznik Benesz, no nie wiem, zginął w niejasnych okolicznościach. No i Czechosłowacja została zajęta przez Stalina. No i była jednym z elementów Imperium Sowieckiego. Nawet dość istotnym, no bo był tam rozwinięty przemysł ciężki, który pracował na potrzeby machiny wojennej imperium. Także Czesi i Słowacy no, doświadczyli tej twardej ręki Kremla. Na szczęście w Czechach partia Babisza, ewidentnie powiązanego z rosyjskim biznesem, przegrała wybory. W związku z tym rządzą teraz osoby, które chyba są bardziej niezależne w sądach niż ta ekipa Babisza i widzą niebezpieczeństwo rosyjskie, kiedy Rosja pokona Ukrainę, no to wiedzą, że się nie zatrzyma, tak? I w sprzyjających okolicznościach może zechcieć powrócić do Europy Środkowej.
A Węgry, no cóż, Węgry uprawiają typowy hazard moralny, czyli tak, my będziemy sobie zarabiać, licząc na to, że sprawę Rosji załatwią za nich duże państwa, załatwią Stany Zjednoczone, załatwi Polska, a oni będą sobie zarabiać na handlu z Rosją, utrzymując taką niesolidarną pozycję, a potem, jeżeli ta Rosja zostanie powstrzymana, no to jakby nigdy nic, będą próbowali merdać ogonkiem do zwycięskiej koalicji, tak, państw, które zaangażowały się w to powstrzymywanie Rosji. Może też Putin gra na ich resentymencie. No, pamiętajmy, że po Trianon Węgry straciły olbrzymie obszary, straciły znaczenie. Wielu Węgrów pozostało poza granicami państwa węgierskiego. No i to ich boli, a te środowiska właśnie z tą traumą Trianon są dużo silniejsze, większe niż jakieś tam nasze środowiska kresowe, które też mają jakiś sentyment i też są w Polsce osoby, które chciałyby, powiedzmy, jakiejś rewizji granic, no z tym, że zdecydowana większość polityków polskich i społeczeństwa no wie, że ruszanie przy granicach Rzeczpospolitej no może się skończyć tragicznie, bo my ruszymy, to nasze granice też mogą być ruszone. No i pamiętamy, jak to było z przekazaniem przez Stalina Litwie Wilna. Po paru miesiącach cała Litwa została przejęta przez Kreml, więc ten podarunek drogo ich kosztował. Natomiast jeszcze wracając do Węgier, no to ich takie podszczekiwanie no jest tak, znaczy no jest męczące, ale ze względu na to, że to nie jest duży kraj, to też nie jest jakieś specjalnie szkodliwe. No tak, przypomnijmy ostatnie starania o przyjęcie statusu Ukrainy jako członka, znaczy jako kandydata do Unii Europejskiej, no to głównym problemem no to były niektóre państwa zachodnioeuropejskie, Holandia, Dania, ich trzeba było przekonywać, natomiast Węgry może zaciskając zęby, no się jednak dostosowały do większości. No i Ukraina i Mołdawia uzyskały ten status. Panie redaktorze, ostatnie pytanie na dzisiaj. Załóżmy, że Ukraina wygrywa wojnę. Co powinna zrobić, żeby nie zmarnować tego zwycięstwa? To znaczy mnie w tym momencie przychodzi do głowy oczywiście traktat ryski i to, jak zwycięstwo z roku 20 zostało tak naprawdę przez Polskę zmarnowane. Czy widzi pan redaktor podobne zagrożenie, że Ukraina, nawet jeżeli odniesie zwycięstwa na froncie, to summa summarum zostanie podpisany taki traktat pokojowy, który summa summarum będzie dla niej jednak niekorzystny? No może się tak zdarzyć, dlatego że no, pamiętajmy, że kolejnym bardzo
bardzo silnym narzędziem w rękach Kremla, no to jest dyplomacja. I mają tych dyplomatów rzeczywiście sprawnych i przegrywając na froncie, no będą próbowali to sobie rekompensować podczas jakichś rozmów pokojowych. No i będą pewnie zastawiać różne pułapki na Ukrainę. No a też powiedzmy sobie szczerze, że no, Ukraina też no, nie była w stanie się w pełni oczyścić z agentury rosyjskiej. No, ona tam na pewno jest przyczajona, no i czeka na swój czas. No, nadzieją jest naród ukraiński, który pilnuje ukraińskich polityków, żeby no, nie poszli, powiedzmy, zbyt daleko w tych ustępstwach. Ale zgadzam się, że takie niebezpieczeństwo istnieje, no zwłaszcza, że ta dyplomacja rosyjska również intensywnie działa w krajach zachodnich. No i właśnie to, że nie były walki zbrojnej, nie było walki zbrojnej na Krymie, no to był wynik właśnie oddziaływania dyplomacji niemieckiej na, powiedzmy, rodzące się nowe władze pomajdanowe, na przewodniczącego parlamentu Turczynowa, żeby no, nie wstrzymać konfliktu z Rosją, znaczy nie eskalować go, ten konflikt był, że tutaj wspólnym wysiłkiem państw zachodnich no, ta integralność Ukrainy będzie broniona. Tak? No, jak wyszło, tak widzimy. No i po tym doświadczeniu no to chyba Ukraina wie, że no, trzeba szczególnie uważać przy stoliku rozmów. Zresztą też miała doświadczenie z rozmów mińskich. Także ja myślę, że tam Ukraińcy odrobili lekcje no i będą pilnować swoich polityków i negocjatorów. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan redaktor dla nas dzisiaj czas i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś porozmawiać. No i oczywiście przede wszystkim, że Ukraina w tej wojnie zwycięży. Bardzo serdecznie dziękuję.